Audycja z ducha. Wywiady fundamentalne Tomasza Terlikowskiego. I wracamy do naszej rozmowy. Dariusz Brącz, redaktor ekumenizm.pl, Ekumenicznej Agencji Informacyjnej ekumenizm.pl, pracownik parafii luterańskiej Świętej Trójcy w Warszawie i kulturoznawca. Jest naszym gościem. Rozmawiamy o Janie Pawle II ekumenizmie i Janie Pawle II i luteranizmie. Pierwsza wizyta Jana Pawła II w Niemczech. To także jest taki moment, w którym Jan Paweł II bardzo mocno podkreślał rolę Marcina Lutra. Mówił o tym, że jego poszukiwania wiary były szczere, a i nie brakowało win Kościoła czy papiestwa w tym, że doszło do rozłamu. To były w jakimś sensie przełomowe słowa ze strony biskupa Rzymu. Nieczęsto się zdarza, żeby biskup Rzymu bił się w piersi także swoich poprzedników. Na ile te słowa, a może też wcześniejszy proces, wywoływał reakcję, powiedziałbym, odpowiedź zwrotną? Na ile kościoły, wspólnoty luterańskie mają świadomość, że i po stronie reformatorów leży wina za rozłam? Znaczy, może do samej tej wizyty papieża w Niemczech. Ona dosyć intensywnie była, oczywiście jak każda wizyta papieska, przygotowywana. Organizowane były również konferencje teologiczne. Głos w tej sprawie zabierało bardzo wielu znaczących osób. Jedną z takich osób był oczywiście nieżyjący już kardynał Bea, który nawet nazwał Lutra wspólnym nauczycielem. To było w roku jubileuszowym, podczas którego obchodzona była 500-letnia rocznica urodzin Lutra. I zarówno ta wizyta papieska, jak i ten jubileusz reformacyjny było również impulsem dla kościołów ewangelickich, przede wszystkim do skierowania większej uwagi na te tematy, które dotyczyły właśnie urzędu papieskiego. I właśnie na te lata przypada dosyć intensywna analiza pism reformatorów właśnie pod kątem posługi Piotrowej urzędu papieskiego, pewnych polemik, jakie się pojawiały. Tym zagadnieniom poświęcone są właśnie bilateralne spotkania. I oczywiście jest ta refleksja, która odnajduje swoje odzwierciedlenie w publikacjach teologicznych, naukowych, znaczących teologów luterańskich, że oczywiście wina za podział jest po dwóch stronach. No, chyba nikt dzisiaj nie powie przy zdrowych zmysłach, że całą winą ja znam całkowitą... protestantów, którzy mówią, całkowitą, że tutaj papież za wszystko odpowiada, Luter nie, no, za był, wszystko nie, był oczywiście. Świętym. Nie, no, znaczy, Luter był święty, bo wierzył w Jezusa Chrystusa, jak najbardziej był świętym. Natomiast oczywiście możemy się spierać i tych różnic oczywiście nie sprzątniemy z horyzontu, czyja była większa wina. Natomiast jest oczywiście ta świadomość, że która również zrodziła się w ramach ruchu ekumenicznego, że owo mistyczne ciało Chrystusa, jego podział, jego trwający podział, wszyscy ponosimy za ten podział odpowiedzialność, na przykład pielęgnując wąskie, konfesyjne tradycje, nie mylić z wiernością wobec własnej tradycji, a jednocześnie pielęgnując te wyznaniowe tradycje, jesteśmy też otwarci na tą inność, o której właśnie też mówił Jan Paweł II. Papież Jan Paweł II to także papież, który zaapelował w encyklice Utunum Sint o poważną debatę nad sposobem sprawowania posługi Piotrowej. Nie nad samą treścią tej posługi, tylko nad sposobem jej sprawowania. Czy była odpowiedź po stronie ewangelickiej, szeroko rozumianej, nie tylko luterańskiej, na te słowa? Tak, oczywiście. Oprócz międzynarodowych konferencji na ten temat, które zostały też udokumentowane w wielu książkach, pojawiły się oficjalne dokumenty, które zajmują się tą kwestią. Oficjalne dokumenty kogo? Na przykład wspólny dokument taki ostatni pojawił się w 2000 roku Zjednoczonego Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego Niemiec i Konferencji Episkopatu Niemiec, w którym właśnie sprawa posługi papieskiej została dosyć szeroko potraktowana. To jest kilkanaście stron na ten temat i to jest tak naprawdę jest to najnowszy dokument na ten temat. O tej sprawie również rozmawiają luteranie w Stanach Zjednoczonych z katolikami, natomiast no, oczywiście no, nie ma dokumentu ściśle luterańskiego na ten temat z prostego powodu, gdyż no, mimo wszystko są różnice między samymi luteranami dotyczącymi właśnie podejścia do papiestwa. Luterańskiego ściśle nie ma, ale na przykład no, prezbiterianie też
też się między sobą różnią w tej kwestii. Prezbiterianie, wyjaśnijmy, czy taki nurt wewnątrz ewangelicyzmu reformowanego, w Polsce czasami znaczy... kalwińskiego, a Kościół Prezbiteriański Stanów Zjednoczonych taki dokument wydał, w którym odniósł się do tego apelu i bardzo szczegółowo omówił, jak rozumie. Trudno mi się wypowiadać za kościoły prezbiteriańskie, natomiast luteranie na pewno są zgodni co do jednego, że prawdziwa jedność kościoła, warunki dla prawdziwej jedności kościoła spełnione są tam, gdzie głoszone jest Słowo Boże i udzielane są sakramenty. Dlatego też na przykład teologia luterańska nigdy nie negowała ważności sprawowanych urzędów w kościele, po rozłamie w kościele rzymskokatolickim, nigdy i tego, że w kościele rzymskokatolickim prawdziwie trwa Kościół Chrystusowy. Tego nigdy kościół luterański nie negował. Natomiast... Ale rozumiem, że negował, że przez jakiś czas, nie mówię, że w tej chwili neguje, że głoszona jest prawdziwa Ewangelia. Są radykałowie, którzy zawsze takie rzeczy mówili. Nie, ale ja nie mówię o radykałach, ja mówię o głównym nurcie luteranizmu, który jednak przez kilka wieków głosił, że no, prawdziwa Ewangelia w kościele katolickim nie jest w pełni głoszona. Oczywiście tak, przy czym nigdy, a nawet powiedziałbym odwrotnie, są pisma Lutra, w których Luter wyraźnie stwierdza, że również w kościele, jak to ujmuje, również w kościele papieża prawdziwie bywa głoszona Ewangelia, prawda? I sakramenty są udzielane i są ważne. Tego nigdy nie negował. Natomiast luteranie zgadzają się co do jednego. Papiestwo, i tu jest właśnie ta różnica podstawowa z katolikami, papiestwo nie może być warunkiem jedności Kościoła. Natomiast i tutaj na tym etapie tutaj można przejść do konkretnego, dalszego etapu. Czy dla lepszej reprezentacji światowego chrześcijaństwa, prezentowania wartości chrześcijańskich i wspólnego świadectwa o Ewangelii wobec podzielonego świata nie jest wskazane, ażeby ten świat miał jednego widzialnego reprezentanta w osobie biskupa Rzymu, największego kościoła partykularnego chrześcijaństwa. Czyli czysto autorytarnie, można powiedzieć. Pragmatycznie. Tak, dla luteran byłoby to kwestia bardziej dyscypliny kościelnej, bardziej kwestia pragmatyczna niż kwestia teologiczna. Natomiast ja nie mówię, że w ogóle kwestie teologiczne tutaj nie istnieją. Oczywiście. To się też wiąże z pewną zmianą pewnego paradygmatu również w teologii luterańskiej, która od przynajmniej kilkudziesięciu lat, 20-30 lat, coraz bardziej podkreśla to, co w okresie oświecenia zostało zapomniane, a co przez Lutra też było bardzo podkreślane, że Kościół to nie jest jakaś efemeryczny twór, jakaś platoniczna społeczność, która idealny, która gdzieś tam sobie istnieje, ale Kościół to też są widzialne granice, widzialna, powiem brzydko, instytucja, prawda? Ta świadomość, która zawsze była w tradycji luterańskiej, ponownie odżywa i też kiełkuje właśnie na gruncie ekumenicznym i właśnie korzystając z tej świadomości eklezjalnej, która podkreśla widzialny wymiar Kościoła, który objawia się chociażby w siedmiu znakach Kościoła, o których mówił Luter, prawda? Do tego należy głoszenie Słowa Bożego, Eucharystia, urząd, klucz, władza kluczy, urząd duchownego, nabożeństwo, liturgia. Zastanawiałem się, czy właśnie nie nadszedł czas, żeby trochę szerzej myśleć o Kościele, o jego przyszłości i właśnie wobec tych wyzwań sekularyzacyjnych przyznać pewnej honorowej, ja nie mówię w tej chwili o prymacie i jurysdykcji biskupa Rzymu, honorowej roli reprezentanta papieża całego chrześcijaństwa, który pełniłby taką rolę mniej więcej jak arcybiskup Canterbury albo patriarcha ekumeniczny Konstantynopola. Nie zastanawia luteranów, że to byłoby o tyle kłopotliwe, że nawet luteranie nie zajmują wspólnego stanowiska w wielu kwestiach wyzwań współczesności, tylko się różnią. No tak, no to jest problem dotyczący, czy różnice, pluralizm w Kościele jest czymś dobrym, czy jest czymś złym. I tutaj niewątpliwie inne jest podejście, inne jest rozumienie jedności tego pluralizmu w tradycji luterańskiej i tradycji rzymskokatolickiej. Dariusz Brącz, redaktor Ekumenicznej Agencji Informacyjnej ekumenizm.pl, a także pracownik luterańskiej parafii Świętej Trójcy w Warszawie jest naszym gościem. Zostańcie Państwo z nami.